Jesteś piosenkarką, młodą piosenkarką. Jakie masz plany muzyczne po tym programie, a być może jeszcze w trakcie? Aktualnie pracuję nad płytą i jest już nagrane połowa jej, więc bardzo, bardzo się cieszę i nie mogę się też doczekać, żeby się podzielić tą muzyką, bo mam wrażenie, że dzięki temu programowi będę mogła podzielić się większą ilością emocji na tej płycie. A jakich utworów możemy się spodziewać? Będą bardzo zróżnicowane i myślę, że dla każdego coś się znajdzie, taką mam nadzieję. I przede wszystkim będzie po polsku. Czy jest tak, że fani piszą ci, że chcieliby usłyszeć coś konkretnego od ciebie? Bardzo czekają na płytę, bo wiedzą, jakie to jest wielkie marzenie, jak bardzo też na nią czekam. I gdzieś tam też wspierają w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że w ogóle będzie taka możliwość kiedyś tutaj w tym programie, jeśli będziemy mieli jeszcze okazję tutaj dalej tańczyć, również zaśpiewać jakąś właśnie piosenkę, która niedawno powstała. Jeśli będziesz robiła jakiś teledysk do swojego utworu, chciałabyś zaprosić partnera, żeby wystąpił w nim? Tak. Naprawdę? Tak. No to może być ciekawe. No fajnie, fajnie się pracuje w ten sposób na sali. Ciekawe, jakby to wyglądało w drugą stronę. To ty wtedy ustalała warunki. Nie jestem zbytnio taką osobą, która ustala warunki, ale myślę, że to byłaby fajna zabawa na planie teledysku. Fajnie się teraz współpracuje, więc myślę, że dużo fajnych, ciekawych rzeczy może wyjść z tego jeszcze na innych płaszczyznach.